mną jest pan Tomasz Stockinger. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią, witam państwa. Panie Tomaszu, dużo dzisiaj mówimy o biznesie, dużo dzisiaj mówimy także o kulturze w biznesie. Jaki według pana powinien być dobry biznesmen? Zdolny, konsekwentny, silny, wytrwały, kochający pracę z pasją i szanujący ludzi. A jaki według pana powinien być dobry artysta? Pokorny. Panie Tomaszu, pan się uważa za osobę pokorną? Tak, i cierpliwą. To bardzo dobrze. W dzisiejszym świecie to niestety rzadkość. Dzisiaj znajdujemy się na gali magazynu VIP. Czy pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z tym magazynem? No było kilka. Dokładnie nie pamiętam, kiedy było to pierwsze, ale to bardzo miłe, że właśnie przychodzi ten niełatwy okres jesienny. I magazyn VIP organizuje dorocznie takie spotkanie towarzyskie i że nagradza ludzi, którzy naprawdę swoją ciężką pracą dochodzą do dużych osiągnięć i tak powinno być, że ludzie, którzy pracują i dużo osiągają, powinni być widoczni, powinni być pokazywani, powinni być promowani. Panie Tomaszu, pan jest już obecny w mediach bardzo długo. Chciałam zapytać, czy uważa pan, że teraz w dobie internetu łatwiej jest się przebić, czy jednak nie? Myślę, że i tak, i nie. Z jednej strony tak, oczywiście, bo za pomocą jednego kliknięcia możemy się znaleźć na tej platformie, która jest dostępna dla wszystkich, a z drugiej strony czasami trudno jest odróżnić kogoś od kogoś, na przykład celebrytę od artysty, aktora od gwiazdora i tak dalej, i tak dalej. A kto pana inspiruje w codziennym życiu? Wiele osób spotykam inspirujących i tej inspiracji nie szukam tylko na pierwszych stronach publikacji jakichś, ale spotykam czasami cichych bohaterów w pracy, na ulicy, w sklepie, za kasą, na przykład w Auchan, za każdym razem, kiedy robię zakupy, zastanawiam się, czy dałbym radę pracować tak ciężko jak te panie, które jeszcze dodatkowo muszą zapakować moje zakupy, więc myślę, że trzeba przede wszystkim rozglądać się i widzieć, jak wiele osób wspaniale pracuje i jak z pasją oddaje się swoim zajęciom, służąc innym. Jeśli chodzi o pana plany zawodowe na najbliższą przyszłość, to jakie one są? No one są uzależnione od różnych decyzji podejmowanych na najwyższych szczeblach TVP, bo to jest związane z klanem. Tak długo jak jestem w tym serialu, to oczywiście moje możliwości pracy poza są znacznie ograniczone, więc zobaczymy. Cieszymy się, że to jest 20. sezon tego serialu. To naprawdę jest duże osiągnięcie. To jest coś, o czym nawet nie mogłem marzyć, bo mi się to nie mieściło w wyobraźni młodego aktora, żeby grać jedną rolę tak długo. Także w świetnym zespole, w świetnej atmosferze pracy doszliśmy do tego znaczącego jubileuszu. No a dalej to zobaczymy, co będzie. Bardzo chciałbym grać w teatrze, ale w dobrych, ciekawych propozycjach dla publiczności. Pociąga mnie estrada, na której też funkcjonuję od lat. No i tęsknię za dużym ekranem. Może to się też zrealizuje. To ja osobiście życzę panu, aby wszystkie pana plany i marzenia się zrealizowały. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną był Tomasz Stockinger. Pani ze mną. Zapraszamy pana Henryka.